Szanowni Państwo, dzisiejsza uroczystość jest niezwykle ważna nie tylko dla policjantów Komendy Powiatowej Policji w Pskowie, nie tylko dla policjantów garnizonu lubuskiego, ale dla wszystkich mieszkańców Pskowa. Kiedy w 2011 roku zlikwidowano posterunek Policji Szlichtingowej, utrudniono, wręcz uniemożliwiono kontakt Państwa z policjantami, taki bezpośredni kontakt w miejscu ich zamieszkania. Pomimo, że był tutaj dzielnicowy, to jednak te kontakty były niewystarczające. Przeprowadzone debaty społeczne, konsultacje społeczne, rozmowy, analizy, mapy zagrożeń, wnioski, które przekazały nam władze samorządowe w sposób jednoznaczny wskazały na konieczność przywrócenia posterunku Policji w Szlichtingowie, tak aby ten kontakt Państwa z policjantami był bezpośredni w miejscu zamieszkania. Tak też się stało. Dzisiaj stoimy przed budynkiem wyremontowane pomieszczenia, zamieszki socjalne, oddane nowy sprzęt do użytku. Cieszę się bardzo, że tak naprawdę każdy w sprawach dla siebie ważnych będzie mógł przyjść tutaj do posterunku Policji i zobaczyć je w miejscu dla siebie bliskim w Szlichtingowie. Szanowni Państwo, realizacja tego przedsięwzięcia nie byłaby możliwa, gdyby nie pomoc, akceptacja pana ministra spraw wewnętrznych i administracji, komendanta głównego Policji, za co także serdecznie dziękuję. Wielokrotnie także troska o warunki pracy policjantów, troska o poprawę warunków bezpieczeństwa w naszym województwie była wyrażana przez panią minister Elżbietę Rafalską, przez pana wojewodę Władysława Dajczaka, władze samorządowe. Dziękuję wszystkim za to. Dzisiaj zapotrzebowanie na poczucie bezpieczeństwa jest przeogromne i odbudowanie posterunków jest jedną z form zadań, które realizujemy